Witam serdecznie. Na samym wstępie przypomnę tylko, że jestem na wyjeździe nad Jeziorem Turawskim. No i nie wiem w sumie jak będzie z internetem. Teraz za troszkę podkradłem Wi-Fi'a od restauracji, która jest niedaleko nas. Zobaczymy jak się spisze ten internet. Jeśli chodzi o samą wojnę, to za 3 godziny jest jej koniec. I mamy taką sytuację, że oni mają 9 ataków, a my mamy tych ataków 22 sztuki, a przegrywamy o 208 punktów. Także wydaje mi się, że powinniśmy tą wojnę wygrać. Za chwilę zrobimy reset i pociągamy sobie takie obrony jak na przykład ta, czyli bardzo proste, piąty oddział w ogóle. Myślę, że nafarmimy się. Jeśli chodzi o sojusz, z którym gramy Rising Phoenix, no to już mieliśmy okazję z nimi się zmierzyć 2 tygodnie temu na szturmie. I wtedy wygraliśmy o 900 punktów i teraz myślę, że ponownie wygramy, może tak o 300-400 punktów. No nie, dajcie mi sekundę i zaraz wezmę się za tego Aramis na początek i mam nadzieję, że zrobimy reset. Sterujemy takim składem. Według mnie Hipcio nie jest dobrym wyborem na wyrównaniu, ale jak jest, to jest. Biorę Ludwika i tak po trzech turach, czy będzie oczyszczenie, czy zniknie mi po prostu prowokacja po tym nerfie. Mam nadzieję, że Aramis, jeśli się odpali, albo Jove, to właśnie w tych trzech turach. A jak będzie, tak będzie, zobaczymy później. Tutaj 9 czerwonych klocków, a najlepiej 11 ustawia mi walkę. Ok, nie ma czerwonych, więc pójdźmy w fiolet. Aha, musiałem gdzieś tam w ustawieniach wyłącz. Teraz jak było 5, tak? Będę miał 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurczę, o 2 za mało. Okej, okay, jest 11. I chyba rozbiję diament, żeby też załadować sobie kolena. Okej, myślę, że turę mogę poczekać. Pięknie, piękny damage. Spróbujmy znaleźć jeszcze jakiś kolor. No fioletu chyba nie będzie. Teraz ogi mamy dosyć tak solidnie uderzy. Ale hipcio jest bezużyteczny, bo prawą stronę całą wyczyściłem. Ok, poszło. Zaraz sobie włączę dźwięk i weźmiemy kolejnego przeciwnika. Zobaczymy teraz tego, bo poszedł przed chwilą na nim dwie odbitki, jedna za 0 i jedna za 1 punkt, więc Aramis jest troszkę naruszony. Kurde, spadłem właśnie z pnia. No i dobra, spróbujmy takim składem. Liczę po prostu na te 6 żółtych klocków, żeby ściągnąć Aramisa, a potem reszta jeszcze jakoś tam pójdzie z górki. No to się przeliczyłem. No ale dobra, no spróbujmy. Okej, Aramisa ściągamy. Z tej strony raczej nie ściągnę, ale spróbujmy coś tam uderzyć.
Kurczę, mogę zaczekać z tym Bogartem. Może podejdę żółte z dołu. Kurde, i teraz odpalę Kamilę, która mnie tutaj bardzo mocno nadwyręży. Mogę iść po żółte, ale chcę się podleczyć. A kurde, mogę jedną turę poczekać, wtedy bym dostał regenerację many. Dobra. Prawie dobrze. Te żółte mogę w sumie podtransportować. I teraz módlmy się, żeby huragan niczego nie uniknął. Ok. Nie mam za wiele życia. I nie mam też za bardzo żółtych na planszy. Ale jak to mówią, póki piłka w grze. Ok, pasywka zadziałała, o to mi chodziło. No i mamy to. Dzięki Thompson, że nadraniłeś tego Aramisa, a dzięki temu poszło. Ok, to zobaczmy od razu ich obrony. No popatrzcie sobie. Taka obrona, 6-100. Gdyby nie ten Hipcio, że jest tutaj bezużyteczny, na wyrównaniu sympatyczna obrona. Mamy Fipsi, podobna. Jest na 6221. No są to obrony 5900 Erlang. My w teorii powinniśmy tą wojnę przegrać. O, ta obrona dużo nam problemów zrobiła. Ametyst, Oniwa Kamaru. Masakra. Mnóstwo Aramisów. Ja nie wiem, jakim cudem oni, mając takie karty, nie mogli się przebić przez nasze obrony. Jak jestem już tak, na takim podsumowaniu, to powiem wam, że zrobili oni ogólnie 4-0. Była to obrona Oktobera z Arko. Była to obrona Asasyna. Gdzie on tutaj jest? Tutaj, też Arko. Była to obrona... Kurczę, teraz jak wam z głowy nie powiem, ale chyba na Karolu też było 0. No zerknijmy tutaj, jakie 0 robili. I dwa razy było na Asasynie, to na pewno, tam było 1-0. Dobra, w sumie nieważne.
Jeśli chodzi o to, to my cały czas gramy na multikolorowego tanka i moja obrona się spisywała całkiem nieźle. Raz spadłem na raz na dwa razy, raz na trzy razy i raz na cztery razy. Także myślę, że całkiem sympatyczny wynik. Ok, mamy restart, mamy całą planszę. Zaraz sobie coś tutaj wybiorę. Ok, biorę sobie jako w trzecim ataku Ludwika. Mam na niego całkiem spoko skład Liksiu. Ma dezaktywację z klocka i ze skilla. Znaczy może mieć. Ewelinka, Gracja go powstrzymują. Tutaj tak naprawdę najgroźniejszy jest Hypnos. Mamy 7 ataków przewagi. Myślę, że powinniśmy tą wojnę ugrać. No dobra. Zielonym jest jako tako. Za to żółtego jest sporo. I chyba sobie żółtym wyczyszczę planszę. Kurczę, zaczyna padać. Niemożliwe. Ach, czy ja zdążę to dograć, tą wojnę. Okej, okay, mimo że... Okej, okay, Zuri odpala, więc idę jednak w prawą stronę. Hypnosa tak nie za bardzo uszkodziłem. Twardy jest, nie powiem. No masakra, przez to, że zaczęło padać, ja nie mogę się tutaj teraz w ogóle skupić na wieżę. Okej, tamta strona rozbita. Trzymam telefon pionowo, może jakoś przetrwa. Gdzie ta zieleń? Gdzie ta zieleń? Potrzebuję jej jak nigdy. Ludzie patrzą na mnie, jadą na rowerze i patrzą, jakiś wariat kameruje drzewa w ulewie. A ja tutaj modlę się o zielone klocki. Dobrze, że Morel to już nie jest ten Morel, który naprawdę robił różnicę. Dobra, mamy to. Szybko 3 ataki i trzeba wracać na domek. Dobra, lecimy dalej. To jest ich przywódca. Nie wiem, czy dobrałem dobrze skład. Biorę mało leczenia z powodu tkaczki. Grimpla mam w razie, jakby Zuri się tam mocno odpalała. No i liczę na to, że będzie mocne niebieskie uderzenie. No i będzie. Wydaje mi się, że będzie. Nawet chyba nie będę szedł po ten diament. A zresztą co mi tam szkodzi. Idę po diament. Wywalam prawą stronę. Czyli Grimble się tutaj już nie przyda.
kaczka uderzy, ale ja już leczenia w sumie raczej nie użyję. O, mocarny grimbel uderzy. Nie no, masakra, trzeba napadać coraz bardziej. Dobra, dawać mi ten niebieski. Poszło. Skład taki sobie, nie wiem czy on w ogóle zadziała. Chyba sobie siewce wymienię na w ogóle na berę. Nie, no nie wiem czy tutaj dam radę to rozegrać, bo telefon mi się topi. No dobra, próbujmy. Żółtych za wiele nie ma, no ale jest tam, są te zielone dla mojego Galapago. Żółte w sumie też się już pojawiają powoli. No, zagramy tak. Nie wiem, który kolor do końca zbierać, bo każdego po trochu dostaję. Odpalmy berę. Dzika chyba nie dozbieram, nie ma raczej szans. Aha, dobra, bera na Atosa. Jestem już cały mokry, mój telefon jest cały mokry. Po tym ataku muszę zrobić chyba przerwę, bo nie widzę tego po prostu. Hulda pod osłoną, no świetnie. Liczyłem na 6-0, bo dawno nie było. Skład chyba dobrałem zbyt lipny, zbyt wolny. Deszcz na pewno nie pomaga. Ucieczka, no, co tu zrobić? Ok, deszcz tam się powiedzmy już w miarę uspokoił. No i przyznaję się, że to był błąd uderzyć tą Huldę. Po pierwsze chciałem ją pokonać z tego względu, że dużo osób się od niej odbijało na początku wojny, ale nie mogłem się udać tym składem, który wybrałem z kilku powodów. Kufu, po co on tam był? Wolny, bez żadnej synergii. Po drugie Bera i Elois. No jest wojenne wyrównanie, więc to było oczywiste, że ja nie jestem w stanie tymi kartami tej Huldy powstrzymać. Grimbel, który poszedł w poprzednim ataku, by mi się bardziej przydał niż ta Bera. No ale nic, no po prostu źle dobrałem skład, to było raz. Druga sprawa, że już był naprawdę hardkorowy deszcz. No i na pałę to zaatakowałem, nawet nie widziałem za bardzo ekranu, dotyk nie reagował. No i stało się jak się stało. Nam zostało 6 ataków, im zostało 8 ataków i mamy przewagę. No prawie 400 punktów, także myślę, że tutaj już się nic złego wydarzyć nie może. Mógłbym zaatakować sobie taką berę na przykład albo coś, ale sobie zaatakujemy, myślę. Już nie musimy bić tych najmocniejszych obron, ale powiedzmy tą obronę spróbujmy. Kurde, naprawdę myślałem, że się już deszcz uspokoił. On zaczyna z powrotem naparzać jak wściekły. A to nie ma żadnych niebieskich, to może nie tą obronę. Chciałbym coś takiego z niebieskim. Tak naprawdę nie ma tutaj nic takiego, co by mocno biło. A co mógłbym odbić? No może tego w sumie. Tutaj znowu jest niebieski gdzieś tam w kącie i
Nie wiem nawet, czy on zdąży odpalić. Mieli. Nie wiem, czy nie. Lepiej będzie, jeśli przerwę ten filmik i odpalę, jak się już załaduje. Chyba tak to zrobimy. Trochę się bawię. Mamy już zagwarantowane zwycięstwo i zagram sobie dwoma kartami, których jeszcze nie zrobiłem, a chciałbym sobie nimi na tej wojnie zagrać. Spora kaskada. Czy ja go wybiję? Trochę brakło. W teorii mógłbym zaczekać, ale uderzę. Trzeba było zaczekać. Trochę wyschła mi plansza, ani nie ma niebieskich, ani czerwonych. No i nie zdążyłem z kongiem, tylko po to go tutaj wziąłem. Trochę niefortunnie się ta plansza ułożyła. Teraz tak, gdzie nieważne gdzie uderzy Hachiko, bo się już, znaczy no, ten amorek, bo już Hachiko się naładował, także lipa. No cóż, chciałem zaczekać. No i tak się kończą eksperymenty właśnie. Niezrobiony Loki, niezrobiona Sekhmet. I ciupinka, o ciupinka szczęścia zabrakło. No i niestety 4-2 z mojej strony. No ale chyba 200 punktów jest, no 2-2-2, gdzieś tam w środku tabeli. No nic, czekamy 2,5 godziny do końca wojny. No jest już po wojnie, nawet 1,5 godziny, ale nie miałem kiedy wcześniej wejść i tego nagrać podsumowania. Jak widać, wygraliśmy o 400, niecałe 400 punktów, bez jednego punkcika. Także rewanż Rising Phoenix się nie udał za szturm. A my możemy sobie przypisać ponownie drugie zwycięstwo. O, i na kocurze zrobili jeszcze 1-0. I tutaj przy królowej, która tak naprawdę nie powinna na tej rodzaju wojny w ogóle wystąpić. Jeśli chodzi o moje ataki, to piąty atak oddałem bardzo źle. Ale to już mówiłem w sumie. I szósty atak, no to chciałem się zabawić. Może trochę za trudny był ten przeciwnik, może na niezrobione karty, może remisa nie trzeba było ruszać. Tak czy inaczej, gratulacje dla całego sojuszu. U przeciwnika 3 fule, u nas tylko Maximus, gratulacje dla Ciebie. Jawny też bardzo fajna wojna, Maciejosik.
A potem to już w sumie standard. Ja troszkę wskoczyłem, bo jak patrzyłem, że mam 222 punkty, to jeszcze mi nie policzyło tych 19 z ostatniego ataku. I tutaj ogólnie przeważyliśmy w środkowej tabeli. Tutaj zaważyło wszystko, gdzie mamy w trzeciej dziesiątce praktycznie wszystkich naszych, tylko jakiś tam Paolo się wkradł między szeregi. Lądzio, no takie wojny się też zdarzają, nie przejmuj się, tylko trzeba zakasać rękawy i walczyć dalej. No ale tutaj zdecydowanie ostatnia siódemka, no to praktycznie cała czerwona. No i tyle. Jest nasza czwarta wojna wygrana z rzędu. Oczywiście obydwie strony zeszły do zera z atakami. Chciałem sprawdzić, jaką mamy siłę sojuszy po tej wygranej. Coś powinniśmy mieć około 173 tysięcy. Jakby byli wszyscy zapisani, ale dwie osoby są niezapisane. No i mam nadzieję, że kolejny przeciwnik również będzie w naszym zasięgu, chociaż jak tak jak pokazywałem, te obrony powoli przekraczają nasze możliwości, ale zobaczymy, nie poddajemy się.